boisko wielofunkcyjne z wydzielonymi powierzchniami do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę oraz kort tenisowy, wiata, pump track, siłownia zewnętrzna oraz stół do tenisa, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw, a w planach tężnia solankowa. Z takich atrakcji będzie można korzystać już we wrześniu w sołectwie Mnich. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego dobiega końca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wielkie otwarcie już za 2 miesiące. Koszty tej inwestycji są niemałe. Inwestycja, która nas kosztuje, tak? Chybski samorząd ponad 2 300 000, oczywiście jesteśmy jeszcze przed całkowitym rozliczeniem. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki, czyli środki nasze krajowe, no ale jednak z dofinansowania dla Urzędu Gminy Zewnętrznego, co nas bardzo cieszy, tym bardziej wydajemy tylko połowę swoich środków na ten szczytny cel. Jest to inwestycja długo wyczekiwana, zainicjowana przez Radę Sołecką z Mnicha, przez mieszkańców Mnicha, jak i okolic. Sam projekt w zasadzie był współtworzony razem z tą radą, z przedstawicielami organizacji, które działają, czy osób społecznie działających na terenie Mnicha, które miały swoją wizję, a oczywiście zbieżną z moją, z czego się bardzo cieszę. No i po tym projekcie wniosek o dofinansowanie, przygotowanie przetargu, doprowadzenie do poszukania inwestora. No i w chwili obecnej już jesteśmy na etapie końcowym tego centrum. Centrum sportowo-rekreacyjne będzie miejscem ogólnodostępnym, otwartym prawdopodobnie w godzinach od 7 do 21. Może być krócej, może być dłużej, będziemy to dostosowywać w zależności od potrzeb mieszkańców, bo to oni są dla nas najważniejsi, to dla nich budujemy. Na terenie centrum będzie można pograć w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, a także w tenisa. Spełniają wszelkie wymogi. Zgodnie z przepisami, mówimy tutaj o sztucznej nawierzchni, tego też nie mieliśmy wcześniej, także cieszymy się, że taki obiekt powstanie. No i oby tylko służył tym, którzy będą chcieli z niego korzystać. Centrum ma być dopieszczone w każdym calu, nie zabraknie również elementów małej architektury i oświetlenia. Teren ogrodzony, oświetlony. Pod pełnym dozorem Urzędu Gminy jesteśmy już po uchwaleniu regulaminu co do korzystania z tego obiektu. Czekamy na zakończenie tych prac i uroczyste oddanie. To pierwszy tego typu kompleks sportowo-rekreacyjny na terenie gminy Chybie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.